Jeszcze w tym roku ma powstać projekt przebudowy rynku i budowy nowej pierzei w Mysłowicach. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, zmiany są konieczne. Życie, żeby dowróciło, czyli to odbudować, no i żeby wróciły sklepy. Wróciłabym go do życia, dlatego że tutaj życie umarło. Jak widać, to tylko niewielkie sklepy pozostały, apteki i banki, a tak poza tym nic. Nie ma życia, a brak. Chcę pełnego zagospodarowania, zabudowy tutaj, zdecydowanie, i żeby były jeszcze przynajmniej dwie knajpy. Żeby to było miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców? Żeby było bardziej przyjazne i więcej parkingu, więcej, bardziej zagospodarowanie terenu tutaj za mną. I takie też jest założenie, choć parking naziemny zniknie, bo w tym miejscu miałaby powstać nowoczesna mediateka z parkingiem podziemnym. Zagospodarowana miałaby także zostać przestrzeń kłującego obecnie w oczy tak zwanego rura parku. Planujemy tam klasyczną, od strony rynku, od strony pierzei, klasyczną zabudowę mieszkaniowo-usługową, bo też nie ma za bardzo możliwości zastosowania tutaj innych rozwiązań, ale również powstanie tam taki większy obiekt kulturalny, tak można powiedzieć, z sporymi przestrzeniami takimi dosyć elastycznymi, które będzie można wykorzystywać do różnego rodzaju celów. Nie tylko kulturalnych, ale także handlowych. Przewidujemy tam mini targowisko, przewidujemy miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wynająć sobie pokoje w motelu na rynku, będzie możliwość wynająć pomieszczeń na różnego rodzaju konferencje. Na to jednak mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Na razie Mysłowice wyłoniły zwycięską koncepcję rynku i jego pierzei, którą przygotowała firma JAS Architekci z Warszawy. Przebudowa ma składać się z trzech etapów, niezależnych od siebie. W pierwszej kolejności ma być zbliżony do takiego tradycyjnego, czy powiedział, klasycznego rynku, czyli z pełnymi pierzejami. No to było jedno z zadań konkursowych, żeby coś zamiast rura parku zaproponować. Więc jakby to jest pierwsza sprawa, że ta proponowana zabudowa odtwarza w pewnym sensie klasyczną urbanistykę takiego miasta nowożytnego. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz chciałby, aby pierwsze prace nad przebudową rynku rozpoczęły się już w przyszłym roku. Żeby jednak móc zrealizować inwestycje, miasto musi pozyskać zewnętrzne finansowanie. W Katowicach powstało miejsce integracji dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy. Nazywa się Centrum Spilno Hub i zostało sfinansowane przez UNICEF. Ma to być placówka, w której odbywać się będą m.in. bezpłatne zajęcia, ale nie tylko. Będzie świadczona taka wstępna pomoc psychologiczna, która ma stwierdzić, czy dana osoba ma większy problem, czy wystarczy po prostu z nią porozmawiać i okazać jej sympatię i zainteresowanie. Będą wszelakiego rodzaju warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, no i właśnie taka kawiarnia młodzieżowa. Centrum integracyjne przy ulicy Murcinka 579 w katowickiej dzielnicy Koszutka to tylko jeden z elementów szerokiego programu integracji ukraińskich dzieci w Katowicach. Miasto dostało na ten cel 46 milionów złotych, za które zrealizowanych ma zostać około 200 różnych projektów. Tworzenia nowych miejsc w przedszkolach czy w szkołach. Pomaga to również zakupić odpowiednie wyposażenie, takie, które będzie umożliwiało tą integrację, w szczególności myślę o różnych cyfrowych rozwiązaniach, które przyspieszą jakby ten proces integrowania. No i oczywiście wiele innych drobniejszych czy większych działań inwestycyjnych czy takich miękkich społecznych. Według różnych szacunków w Katowicach mieszka obecnie ponad 20 tysięcy uchodźców z Ukrainy, z których 1/4 chciałaby zostać tu na stałe. Chcielibyśmy nieść wszelką pomoc tym dzieciom, tym rodzinom w edukacji wczesnoszkolnej, szkołach i zaopatrzeniu. Wsparcie polega więc na odkrywaniu wszystkich aspektów życia dziecka. W Centrum Spilno, co po ukraińsku znaczy wspólnie, funkcjonują punkt recepcyjny i informacyjny, kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano tu też przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań oraz zaplecze biurowe. Centrum działa 5 dni w tygodniu, we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty. Obsługa mówi w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim.
Wielkie zapadlisko na środku jednej z ulic w Cieszynie. Dziura o szerokości i głębokości kilku metrów pojawiła się w piątek, jednak mieszkańcy ulicy Krzywej mówią, że to nie pierwsza taka sytuacja w tym miejscu. Uważają, że to zły stan nieremontowanych od lat dróg powoduje kolejne dziury. Od rana na miejscu pracowały służby miejskie, w tym wodociągi. Nigdy nie było jakiegoś takiego remontu porządnego. Raz strzelił jeden hydrant, drugi raz strzelił drugi hydrant i to tak się łatało. Nigdy nie było jakiegoś generalnego planu wymiany, porządnej wymiany. Parę lat temu właśnie tu naprzeciwko mojego domu ten hydrant znów wystrzelił, u mnie zabrakło wody. Bo to właśnie nieszczelność wodociągu uważana była pierwotnie za przyczynę powstania zapadliska. Kiedy jednak pracownicy wodociągów przystąpili do usuwania awarii, okazało się, że niekoniecznie to wyciek wody odpowiada za powstanie wielkiej dziury. Nie jesteśmy w stanie powiązać akurat zapadliska z awarią wodociągową. Awaria wodociągowa jest na przyłączu, jest to mała awaria. Z tego, co widzimy tutaj w wykopie, jest w tej chwili dren. Być może ten dren jest niedrożny i woda po prostu po jakichś opadach, po dłuższym okresie czasu wymyła teren. Miejsce, w którym nastąpiło zapadlisko, przez to miejsce nie przebiega żaden wodociąg. Ani przyłącza, ani sieć. To nie pierwsze takie zapadlisko w mieście w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu w styczniu podobna, choć dużo większa dziura w drodze pojawiła się przy ulicy Przepilińskiego. Tam zlecone przez Urząd Miasta specjalistyczne badania geologiczne jednoznacznie wskazały, że przyczyną powstania zapadliska jest podziemny ciek wodny. Stąd usunięcie dziury wymaga więcej czasu. Po otrzymanych wynikach badań geologicznych Miejski Zarząd Dróg przystąpił do prac projektowych w zakresie zabezpieczenia tej dziury, tego zapadliska. I tutaj prace nad tym mogą potrwać jeszcze kilka tygodni, bo musi tutaj być wykonana dokumentacja projektowa. Musi być na pewno wprowadzony, wstępnie zakładamy drenaż odprowadzający ten podziemny ciek wodny do kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Przepilińskiego, której mieszkańcy skarżą się na spore niedogodności związane z brakiem możliwości przejazdu. Obawiają się, że powstaną kolejne zapadliska, co spowoduje długotrwałe zamknięcie ulicy na całej jej długości, a to w konsekwencji spowoduje konieczność poruszania się wyłącznie pieszo. Dlatego apelują do władz o szybką reakcję, tym bardziej, że nie wszyscy kierowcy przestrzegają zakazu wjazdu. Ja mogę chodzić, ja mam dopiero ponad 60 lat, ale moja mamusia na przykład tutaj piechotą nie dojdzie. No nie wiem, co będziemy robić. Niektórzy sobie tak tą barierkę odsuwają po to, żeby tylko do fikołka dzieci podwieźć. Rozumiemy to, ale można podjechać bokiem powstańców i można podjechać. A jeżeli się tutaj tak będzie jeździło, to zapadnie, to w tym momencie no my po prostu mieszkańcy jesteśmy uwięzieni. I wiemy, że nam nikt nie pomoże, bo nie można. Według deklaracji Urzędu Miasta prace ruszą po opracowaniu odpowiednich dokumentacji. Wcześniej o dziurze w jezdni w Cieszynie głośno było w 2021 roku. Wtedy zapadlisko miało prawie 3 metry długości i było głębokie na ponad 5 metrów. Ciało mężczyzny zostało znalezione w niedzielę na terenie dzielnicy Mikulczyce w Zabrzu. Policja i prokuratura nie udzielają na razie szczegółowych informacji w tej sprawie. Wczoraj około godziny 12 otrzymaliśmy zgłoszenie o ujawnionym ciele mężczyzny w rejonie nieczynnego już wiaduktu kolejowego w rejonie ulicy Anyżowej. Na miejsce został skierowany patrol policji, jak również technik kryminalistyki. Na miejsce przybył również obecny prokurator. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. Na razie nie wiadomo, jak doszło do śmierci mężczyzny, ani w jaki sposób jego ciało znalazło się w rejonie wiaduktu. Ta karetka Wojciecha Grzesiaka z akcji Humanos Med Evacuation w środę znów pojedzie na Ukrainę pomagać potrzebującym. Mieszkaniec Jankowic niedaleko Rybnika wraz ze swoją żoną od początku wojny za wschodnią granicą pomaga w ewakuacji rannych i chorych. Wyposażenie karetki jest profesjonalne. Defibrylator, czyli pompy infuzyjne i respirator, jeden z lepszych respiratorów, który można prowadzić już zaawansowaną terapię oddechową. Oprócz tego całą gamę leków resuscytacyjnych, leków, które pomagają także pacjentów wyciszyć, pacjentów zabezpieczyć przeciwbólowo. Do tej pory grupa medyków, w ramach której działa Wojciech Grzesiak, pomogła ponad 2500 osób. Jeżeli działamy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tak zwanego POZ-u, takiego zwykłego lekarza, którego my mamy, to
wykonujemy EKG, USG, jeśli mamy stany nagłe, to tych terenów przyfrontowych, czyli tam, gdzie słychać ostrzały, tam, gdzie ludzie no, żyją w ciągłym strachu, lęku, rozdajemy leki, także te leki psychotropowe, czy leki, które pozwalają się wyciszyć, ale jeśli są stany nagłe, to wywozimy jak najdalej na zachód do najbardziej spokojnych szpitali. To są szpitale gdzieś w okolicach miejscowości Dnipro, Zaporoże, choć w obecnej sytuacji te miejscowości też już są zagrożone rosyjską inwazją. Żeby pomagać, uruchomiona została specjalna zbiórka Bezpieczeństwo Polskich Medyków, w której zbierane są pieniądze na sprzęt ochronny, taki jak kamizelki kuloodporne, hełmy i maski z filtrami.